No słuchajcie, dzisiaj na stole telewizor 40 cali LED, Technika, dokładnie model to jest 904B AW14, po serwisie, słuchajcie, po serwisie w GoDaddy prawdopodobnie jest uwalony soft, z tego co tutaj było tłumaczone, że serwis po prostu za dużo wirusów było wgrane z pendrive'a, ponieważ on ma nawet USB, słuchajcie, ta Technika 40-calowa, tutaj już sobie podstawy odkręciłem i no co, no będziemy sprawdzać, co tu było zrobione przez serwisanta normalnie, żebym wiedział, że to w trakcie, że to soft został uwalony, to bym go nie rozkręcał, ale w tej chwili jeśli nic kompletnie nie odpala, no to coś zostało na... Zobaczymy, no co się zepsuło. Będziemy go rozkręcać. Właśnie leży już tutaj na stole, na macie, także działamy. No i coś, słuchajcie, przy rozkręcaniu, że tak powiem, tutaj wyjąłem te wszystkie śrubki, które tutaj były, noga odkręcona. Jakby to wam powiedzieć, jest strasznie lekki. Zaskoczyła mnie waga przede wszystkim tego telewizora 40-calowego. Myślałem, że to będzie, wiecie, no... Tak to jest właśnie, budżetowa, tania konstrukcja z Tesco. No dobra, no, ale LEDy nie powinny być aż takie ciężkie. Po zdjęciu tej pokrywy, słuchajcie, jest coś takiego. Tylko gdzie jest telewizor, nie? Cały pikuś, to chyba oddalone są te LEDy od matrycy. Dlatego jest taki kawał, że tak powiem, grubszy jest tutaj ścianka wyświetlacza niż wielkość całego tego telewizora. Słuchajcie, musimy sprawdzić, co tutaj jest grane, czy coś serwisant nie na, brzydko powiem, nie napieprzył. Będziemy zaraz sprawdzać ewentualnie, w sumie tutaj zepsuć to nie ma za bardzo co, może nic nie uwalił, zobaczymy, podłączymy zaraz go do prądu, oczywiście nic nie ma reakcji, musimy posprawdzać przede wszystkim na początek zasilacz i standby, bo nie ma nic, no kompletnie nic nie ma, może tylko gdzie jakiś bezpiecznik uwalony, też tak się zdarzało. Słuchajcie, serwis serwisem, jeden powiedział, że soft, a ja mogę powiedzieć, że może być wina tego jednego elementu, bo zero reakcji, ani tryb awaryjny serwisowy, ani tak jakby kompletnie nie był pod prądem. No dobra, słuchajcie, jest w ten sposób, po sprawdzeniu zasilacza jest wszystko ok. Zgrałem sobie tutaj takiego bina recovery na pendrive'a do płyta jest akurat, to jest właśnie częsta usterka w tych telewizorach, słuchajcie, to jest uwalony soft. Po sprawdzeniu tutaj tego bezpiecznika i wstawieniu go nowego, po prostu diutka zaczęła migać 5 razy, koniec, 5 razy, koniec, czyli brak pamięci U10, U12, te dwie pamięci są tutaj, ja wiem, że tutaj daleko wy nie widzicie, może wam pokażę, jak wygląda ta płyta. To jest 17MB82S, okrojona wersja, bo do Tesco, czyli jedno USB HDMI, drugie można sobie dostawić w każdym momencie, jeśli się znajdzie takie gniazdko. Przełącznik, nie ma już przełącznika HDMI, tylko już jest włączanie bezpośrednio z procka ARM. MT5820L, UNU, ARM, Mediatek, jakaś firma Mediatek. Słuchajcie, potrzebowałem symbolu matrycy i symbolu płyty. I już praktycznie mam gotowca, że tak powiem, do ściągnięcia, słuchajcie, do ściągnięcia softu. Soft mam na pendrive'ie i teraz tak, co musimy zrobić akurat, to i Sharp, i czekajcie, i co tam jeszcze jest, Sharp mają tą płytę, 50-calówki też mają tą płytę, tylko że nieokrojoną wersję,
to są bodajże chyba Toshiby telewizory. I teraz tak, co musimy zrobić? Włożyć pendrive'a w USB, słuchajcie, z plikiem, żeby było śmieszny plik PKG i to jest update loader. Nie można sformatować pendrive'a w 32 FAT32. Wpisać etykietę pendrive'a MVV, czyli WMV, Windows Media i V, to nie wiem o co tu chodzi. Chodzi o to, żeby płyta przeczytała to jako nie jako BIN, tylko jako, żeby wystartowało z USB z pendrive'a. Wkładamy tego USB pendrive'a, a to, że on odczytuje tylko właśnie pliki MP3, możemy sobie sformatować jakoś inaczej tego pendrive'a, aby miał FAT32. Teraz tak, telewizor musi być ustawiony. Tutaj mamy diutkę od IRDY. Teraz sobie tutaj może zrobimy tak. Jest bardzo leciutki, także może normalnie wystarczy mi to oprzeć o lupę. To, że wy teraz nic nie zobaczycie z tej strony, słuchajcie. Zobaczymy, czy to pójdzie w ogóle, bo ja nie jestem pewien, czy to w ogóle pójdzie. Słuchajcie, przystawię sobie kamerkę tutaj. Aha, tak, przestawię. Może i przestawię, słuchajcie. Jeśli się uda coś tu znaleźć, żeby to stało tak jak stoi. Dobra, stoi, widać telewizor. Włożyliśmy tego pendrive'a i teraz tak. Trzymając na pilocie przycisk OK. Przy IRDzie, przy diutce standby. Wrzucamy, wkładamy sobie wtyczkę zasilania. Już pendrive siedzi, nie? No i dobra, i teraz tak, ona miga powoli. Zaraz zacznie migać szybko. O, w ogóle zdechła. Welcome! Słuchajcie. Czytało z pendrive'a, telewizor odpalił. Digital Hungary, Czech. Nie. Ustawiamy sobie Poland. Digital Full. Full. Nie, czy tylko cyfrowe, bo to jest pierwsze ustawienie telewizora. Digital Only. Wschód. A czemu ja tutaj mam taki śmieszny ten? Server settings, góra, dół, west, wschód, zachód, ale może tutaj będzie coś, wschód, west, scan, channel, yes, no, yes, czekajcie, antena od TV to jest tu, ja muszę teraz podpiąć kawałek wtyczki przed puszkę od anteny, od dekodera, bo mam tutaj w szafce te swoje dekodery wszystkie. Szybka piłka, słuchajcie, to trwało ile? Z 5 sekund? Z 5 sekund i sfleszowało 9 mega, no w sumie plik. Podpiąć sobie antenę. Dobra, podpiniemy sobie antenę. Oparty. Zaraz nie frunął, bo to kurde 40 to tak trochę szkoda. Chociaż mode jest. Dobra, szuka, coś tu szuka. Obraz nie jest odwrócony. Często gęsto jest tak, że jeśli mamy inny soft, po prostu nie zgadzający się do tej płyty, patrzcie, znajduje wszystkie te. Tylko ciekawe, czy MPEG-4, czy MPEG-2. Bo dużo jest softów w MPEG-2, bo to jest często gęsto, ta płyta idzie na angielski rynek. Nawet te telewizory, techniki idą na angielski rynek, chociaż to jest ruski telewizor, tak szczerze. Kiedyś, pamiętacie? Technika, to były te ruskie sprzęty. Oni tam mają jakieś coś tam z Chińczykami. Teraz się zrobiła firma taka no name, niewiadomego pochodzenia, bo idzie to wszystko tak na Anglię. Nie wiem, czy może Ruscy projektują, Chińczycy robią, a Anglicy sprzedają na tej zasadzie.
No ale telewizor ruszył. Myślałem, że będzie gorzej, słuchajcie. Dobra, znajdzie kanały i pewnie zaraz się spotykamy. Zobaczymy, czy to działa już tak, jak powinno. Jak widać, TV zatrybiło. Jeszcze zostało nam tutaj wejść w ustawienia, ustawić sobie język menu, czyli szukamy polskiego, o ile jest. Ale powinien być norweski, czy o jest rumuński, jest, bo tutaj zostało wgrane sporo tych języków. Teraz jeszcze tutaj musimy sobie ustawić czeski, norweski, nie ma, bo ustawiłem wschód, polski. Wszystko ustawię na polski, bo on będzie w Polsce pracował, słuchajcie. Z tego co widzę, będzie wszystko ok. Wyłożył się tylko soft. I teletekst też polski. Ok, ok, zatwierdzamy, wyjdź, menu. Słuchajcie, jest... obraz jest śliczny. Jest dużo lepszy, zobaczymy jak z tą głośnością, bo coś tutaj słabo słychać, ale to nie. Pierwsze ustawienia do tego słabo słychać. No to jutro będziemy w warsztacie oglądać ten, słuchajcie. Pojedzie telewizor na działkę. Będziemy oglądać jutro ostatni mecz polskiej reprezentacji. Jak zwykle standardowo daliśmy dupy. Także no... No dobra, coś tu znalazło, wszystko odbiera, możemy skręcać, słuchajcie. Uszkodzony jeden kondensator w zasilaczu, bardzo mała filtracja, ogólnie tutaj była bardzo mała filtracja w tym telewizorze, bo tam tylko siedział 470 mikro na 16 V. Ja wstawiłem 1000 mikro, no zobaczymy jak to będzie. Okrojona wersja, jak jasna cholera telewizora. No ale działa, słuchajcie. Działa, kanały są. Kontrast jest ok. Resztę sobie ustawi. Często gęsto jeszcze się zdarzają takie dziwne smugi na obrazie, ale jak z tego co tu widzę, jest wszystko bardzo dobrze. Pozdrawiam i do następnych odcinków. Szybki, że tak powiem, flash pamięci. Dobra, jak urwie, to urwie, słuchajcie, ja wszystkich pozdrawiam, tak jak już powiedziałem, skręcamy po prostu, dogram do 15 minut i skręcamy, właśnie jestem w trakcie skręcania, jest bardzo badziewna obudowa, od razu mówię, tym małym poskręcam, bo tym dużym to pewnie bym poprzekręcał te gwinty. Nie wiem co to był za serwis, jeśli nie mógł dojść do tego, że oprogramowanie trzeba zmienić, wgrać. To jest bardzo częsty przypadek tych płyt akurat, z tego co tutaj się doczytałem dzisiaj. Nie jest to wina żadnych bajek z pendrive'a, nie jest to wina w ogóle używania pendrive'a. To jest standardowa usterka tych telewizorów, którą najwięcej właśnie zajmuje czas rozkręcić i skręcić, żeby to wszystko było tak jak rozkręcić, skręcić telewizor, żeby to było przyczyna tej usterki, słaba filtracja zasilacza i często gęsto właśnie słaba filtracja zasilacza, a te płyty są wrażliwe i bardzo nie... Powiem tak, zamrozić. Dobra, słuchajcie. Czekajcie, ścisnę to trochę. Tutaj. Słuchajcie, jest tak, telewizorek gra już godzinkę. Wszystko jest ok. Będzie można pewnie go zwrócić już dla właściciela. Przy okazji, słuchajcie, chciałbym pozdrowić serwisanta z GoDaPi, u którego był ten telewizor. Jak sami widzieliście, dużo było, że tak powiem, rozkręcania i skręcania, żeby wymienić ten jeden kondensatorek, który był przyczyną po prostu utraty zablokowania pamięci. No i sflaszowanie.
flashowanie jest dosyć szybko, także słuchajcie, to już by było na tyle w tym odcinku. A poza tym troszeczkę rzadziej może będę teraz te filmy tutaj, bo po prostu ja mam może 2-3 godzinki dziennie na warsztat ostatnio. A może nawet i czasami były takie dni, że w ogóle tutaj nie byłem, także... No tak to jest, no. Jak nie jedno, to drugie. Po prostu szybkie naprawy. Takie naprawy to lubię, no.